Oskarżonego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem nie było na sali sądowej. Początkowo sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która wniosła o karę 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata, 2-letni zakaz posiadania zwierząt oraz grzywnę w wysokości 1000 zł. Potem głos zabrał reprezentant Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie, występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Kara była zbyt niska, karygodność czynu była zbyt wysoka. Bartoszka dopuścił się znęcania ze szczególnym okrucieństwem, zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzja sądu ucieszyła mieszkankę Głogowa, która była świadkiem zdarzenia. Wspomnienia tamtych chwil nadal budzi w niej emocje. Siedziałam w samochodzie, bo akurat przyjechałam z zakupami i zauważyłam, że ktoś nagle wyrzucił coś przez balkon. Sądziłam, że to zabawka. Wysiadłam z samochodu i patrzę, leży kot, siedział skulony. Natychmiast wsadziłam go do samochodu, pojechaliśmy do weterynarza, no niestety kota nie udało się uratować. Podobnych spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami jest niestety coraz więcej. Jest to zjawisko powszechne, próbujemy z tym walczyć, jednak nie wszystkich sprawców czynu udaje się ustalić. Tutaj dzięki interwencji mieszkańców, obrońców zwierząt, którzy działają lokalnie, udało się ustalić sprawcę przestępstwa. To było naprawdę okrutne, bo jeżeli nie chcemy zwierzęcia, mamy w Głogowie schronisko, mamy azyl, możemy tego kota oddać. Można, jeżeli kot jest chory czy stary, można iść do weterynarza, można go uśpić, ale nie ze złością wyrzucać zwierzę przez balkon. Rozprawa odbędzie się na początku listopada w Głogowskim Sądzie.